Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj odpytajka z grupy 34, czyli zdania złożone. Grupa, którą prowadzę we wtorki e, za 15.08 do za 15.09 wieczorem. W tej grupie robimy sobie zdania złożone, spójniki. A ostatnia lekcja, czyli 1 października, dotyczyła przypuszczenia, trybu przypuszczającego konjunktiv plus perfect, czyli za. za yy, Tryb przypuszczający, tyczący przeszłości, to co już było. I dzisiaj w sumie sponsorem jest koniunktyw plus kwam bo sporo zdań było właśnie w tym trybie. I już wam włączam i pokazuję, wyjaśniam. Zdanie pierwsze. My powinniśmy byli wam to powiedzieć wcześniej, zanim do tego doszło. To zdanie mówi o tym, że dzisiaj żałujemy, że zrobiliśmy w przeszłości tak, a nie inaczej. I dzisiaj mówimy: Słuchajcie, przemyśleliśmy, dojrzeliśmy do pewnej decyzji, yy, zastanowiliśmy się nad tym i powinniśmy byli wam to powiedzieć wcześniej, zanim do tego doszło. Bo tego nie powiedzieliśmy, takie są fakty, nie powiedzieliśmy wam i do tego doszło. To są fakty. A dzisiaj zastanawiamy się, co by było, gdyby było inaczej. I teraz to zdanie brzmi następująco. To są trudne zdania, ale no, po to to robię, żebyście też się nauczyli. Tylko przesuwam to trochę w lewo, słuchajcie, dajcie mi sekundeczkę. Coś mi się tutaj i kolorystycznie damy na czarno. Patrzcie. Wir hätten es euch früher sagen sollen, bevor before es dazu kam, lub, es, lub też bevor es dazu gekommen ist. Słuchajcie, wir hätten den Element hätten, und Element sollen, das ist, czas das vorher, das ist, plus, Was plus, plus, O, a ktoś jest to? Poczekajcie, co tu się wydarzyło. Dobra, jest. Wir hätten es für sagen sollen. na naczyń niebiesko jest, zniknęło. Już wam to pokazuję. Zolen i heten. To jest ten element, który mówi o czasie przeszłym. Nie? Chodzi o to, że Zolen, jako modalny, przedstawiciel modalnych, których jest 6, gdy jest obok czasownik inny, na przykład zagen, jak w tym przypadku, on się nie przekształca w plus kwamperfekt. Wróć w party 2. Czyli nie będzie gezolt. Dlaczego? Ponieważ wszystkie modalne plus siódmy lasn, lasn jako czasownik też się zachowuje tak samo jak modalne, w perfekcie, w plus perfekcie też, nie przekształca się w gezolt, w gekont gewollt, tylko zostaje Zolen, können, wollen. Nie? I z przodu po, posiłkowy haben. W tym przypadku przypuszczenie, przy, pr, tryb przypuszczający heten. Drugie zdanie. Powinniście byli ich odwiedzić. Czym ja to klikam? Jeszcze raz. Ihr hättet sie besuchen, sollen Ihr hättet sie. O czym to zdanie mówi? To zdanie mówi o tym, że fakty są takie, że ich nie odwiedziliście. Czyli, Ihr habt sie nicht bezucht. To jest fakt. I teraz zastanawiamy się dzisiaj, jak, co, co sugerujemy, żeby ta sytuacja. żeby było lepiej, bo się stało źle. I teraz, z racji tego, że to już było, już się wydarzyło, to już miało miejsce. Nie możemy użyć innej konstrukcji, jak tylko taką, tą, którą tu widzicie. I sie besuchen sollen. Po, ty powinieneś był mi powiedzieć wcześniej, kto przyjdzie, bo mi tego nie powiedziałeś. Duhas ist mir nicht I dzisiaj mam po tym czasie, po tej imprezie, już po tym wydarzeniu mam do ciebie pretensje, zarzuty. Powinieneś, powinieneś był mi powiedzieć. Du hättest mi es früher sagen sollen, wer kommt. Znowu. Hättest. zolen. Te elementy mówią o przeszłości, o trybie przypuszczającym w przeszłości. No. Powiedziałbyś mi to wcześniej. Powiedziałbyś mi to wcześniej. Du. Hetest mi es früher gesagt. To jest próba zdania, słuchajcie, bez Zolen. Nie? Czyli przypuszczenie, ale bez modalnego, tylko sam czasownik jest. Du hättest es mia. Tu bym zmienił kolejny, słuchajcie. Du hättest es mia. Früher gesagt. Gdybyś powiedział mi to wcześniej, to opuściłabym mieszkanie 10 minut wcześniej. Coś mi się tu zdublowało słowo wcześniej. Mhm. za dużo tego to wcześniej, ale dopiero teraz to zauważyłem. Wędu du es mir früher gesagt hättest, ich von 10 verlassen. No jakoś nie mam innej możliwości. Patrzcie. Gesagt hetest. To jest przypuszczenie pierwszego zdania. A hetej. Ich... Dam na inne niebieskie słuchajcie, żebyście mieli jakąś tam tu różnicę kolorystyczną. Nie wiem, czy to w sensownie wyjdzie. Ale żebyście widzieli, co tu się wydarzy. że mamy Verlassen. To jest czas przeszły od Verlassen, Tego nie widać, ale to jest participe 2. To jest czas przeszły od Verlassen. Rozpoznajemy to, po, bo jest hete. No, gazakt jest czytelny. Nie? Powinniście byli widzieć ich twarze. To, to był taki przykład, który widziałem gdzieś w filmie, w serialu raczej, że ktoś opowiada historię. W której jakimś ludziom coś przedstawił, i on opowiada to innym ludziom teraz w knajpie, ale opowiada to historię, że był gdzieś, że ludzie coś on coś zrobił i ci ludzie to zobaczyli i byli strasznie zdziwieni, zszokowani, oburzeni. I teraz do tych swoich aktualnych słuchaczy mówi, ci ludzie, którym ja to wcześniej mówiłem, nie? w tej historii, powinniście byli widzieć ich twarze. Ja właśnie zwrotu „i ihr hätte ihre Gesichter sehen sollen”. Czyli, patrzcie, „i hätte” i hetet i sollen To jest perfekt tej konstrukcji. „i ihr hetet ihre Gesichter sehen sollen”. Jak oni wyglądali, jak oni to widzieli. Słuchajcie, normalnie beka była, nie? „Wie lachen, wir haben da gelacht”. Śmialiśmy się z tego. Ok. Tu padła taka, taki moment, motyw, różnica między historią a twarzą. Chodzi o słowa. I zrobiłem sobie taką analizę. Die Geschichte to jest historia i das Gesicht to jest twarz. I tutaj, co chciałem pokazać, mówiłem uczniom. Słowa historia to jest die Geschichte. I ono zawiera w środku słowo schicht. Dajmy sobie jakiś kolor czerwony. E, wyszło szary. Nie chciałem to. Poczekajcie jeszcze chwilę. Szyść. Słuchajcie, szyść. Tutaj w nawiasie go dałem też, nie? Szyść to jest warstwa. Po pierwsze. Warstwa farby. Warstwa lakieru. Warstwa jakiejś ochrony. Na drewnie, na metalu, na betonie. Na czymkolwiek, nie? Taki ma jakby element mm, cała wspólna, jakieś ochronne, sześć. Schicht. Schicht to też jest zmiana, jeżeli chodzi o dwu lub trzy, dwuzmianowy system pracy w firmach, że ktoś idzie na Frühschicht albo Spätschicht, czyli poranna zmiana albo popołudniowa zmiana. Po niemiecku to jest poranna, wczesna zmiana, Frühschicht lub Spätschicht. Późna zmiana, w rozumieniu tutaj popołudniowa, lub też trzecia zmiana nocna, nachtrzymać. I jeszcze sobie, że te warstwy, czy, oni, czy to chodzi o, o, o farbę, czy o lakier, czy chodzi o zmiany, nie? na przykład 24 doby w firmie, i są trzy zmiany, i te warstwy stanowią. Uwaga, teraz naciągam trochę tą historię, ale no właśnie, stanowią historię tego zakładu. Że ktoś wykonał produkcję na porannej zmianie ileś, na popołudniowej ileś i na nocnej ileś. I to jest raport dobowy. I to z rodzaj historii, którą można powiedzieć, ile zostało wyprodukowanych mm, towarów, produktów, właśnie w danej firmie. Nie? Albo dom. Nie? Stare ściany gdzieś tam w kościołach są, na przykład odsłaniane jakieś freski sprzed kilkudziesięciu, kilkuset lat bo ktoś namalował, położył warstwę farby i, albo tynku i teraz y, archeologowie ściągają te warstwy i pod spodem okazuje się jakiś tam rysunek, rysunek fresk, jakieś tam dzieło. To też stanowi o historii, nie? że ktoś 100, 200, 300 lat temu ktoś to namalował, wyrzeźbił. Szyść Historia. Taki mój patent. Nie? Natomiast słowo gezyść Twarz, gesicht, jak widzicie, nie zawiera ch przy s, gesicht, możecie kojarzyć ze słowem jako widok, kojarzycie zicht, zicht aus, widok z, nie? z domu na przykład aus dem, fenster z okna, eee, no bo widok", widok to jest coś, co możemy zobaczyć oczami, które są na twarzy. No dobra, naciągam historię, ale no, robię co mogę. Także tak, die Geschichte, historia i das Gesicht. No. Y, drugim elementem, który się pojawił na lekcji, to był czasownik: Lassen. Patrzcie. Pozwolę ci u mnie pracować, abyś mógł się tego nauczyć. Ich lasse dich bei mir arbeiten, damit du es lernen kannst. Ich lasse dich arbeiten. Pozwalam Ci u mnie pracować. Lassen jako znaczenie czasownika pozwalać. Damyt to jest spójnik po to, żebyś ty coś z tego miał. Damyt du es lernen kannst, żebyś mógł się tego nauczyć. Dlaczego jest damyt? Dlaczego nie jest umcu? Ponieważ w pierwszym zdaniu mamy ich, zajmek ja, jako bohater, jako podmiot, a w drugim zdaniu mamy, bo podmiotem jesteś ty, du. Dwa podmioty: ich, du, wtedy jest damet Wtedy możemy, czy też możemy jako w ogóle, mamy możliwość użycia z tego spójnika. Drugie zdanie, podobne: Pozwoliłem ci u mnie pracować, abyś mógł się tego nauczyć. I tutaj wiele osób się potknęło na tym zdaniu, bo tu chodzi o czas przeszły. Nie, że pozwalam, tylko pozwoliłem. No i teraz zobaczymy, jak wy macie. Macie jakiś pomysł? Zaproponujcie. Dwie sekundy w, i uruchamiam to zdanie. Start. Ich habe dich bei mir arbeiten lassen. Damit du es, damit du es, się tego jednego, damit du es lernen. Contest. Patrzcie, wiele osób napisało kanst, nie na lekcji. No bo jest tak, czas przeszły, pozwoliłem ci u mnie pracować. Niektórzy napisali ich lis dich, czyli czas przeszły prosty. Okej. Okay tutaj perfekt użyłem jako coś trudniejszego ich habe mich bei mir bei mir ich habe mich bei mir arbeiten lassen damit du es lernen skoro mówimy o czasie przeszłym pozwoliłem żebyś mógł contest nie? tutaj mamy kanst a tutaj mamy contest a problem jest taki że jak patrzycie na polską, na polskie zdanie to tego nie wychwycicie Abyś mógł się tego nauczyć i abyś mógł się tego nauczyć. To są dwa identyczne zdania. Skąd wiem, że to jest czas przeszły czy teraźniejszy? Po pierwszym zdaniu: Pozwolę lub pozwoliłem. To zmienia postać. Pozwoliłem i mogłeś się nauczyć, czas przeszły. Pozwalam i możesz się nauczyć, czas teraźniejszy. Nie? Byłoby dla Was lepiej, gdybyście się już więcej nie spotykali. Es wäre besser für euch, wenn ihr euch nicht mehr treffen würdet. To jest wejre przypuszczenie od sein, byłoby, a treffen würdet, to jest przypuszczenie od czasownika treffen z, z posiłkowym würdet jako tym elementem wprowadzającym przypuszczenie. E, co tu jest ciekawego? No musi być oj, no bo treffen sich, wenn ihr Euch nicht mehr treffen würdet. Byłoby dla was lepiej, gdybyście się już więcej nie widzieli. Es wäre besser für euch, wenn ihr euch nicht mehr wiedersehen würdet. Po prostu dwa czasowniki o podobnym znaczeniu. To zdanie wyniknęło z tego, że ja faktycznie, tworząc to zdanie, oczekiwałem czasownika treffen, a ktoś z uczniów, czy nawet dwoje, dwoje osób napisało wiedersehen. No to nie jest błąd, jest okej, okay, nie? To jest OK. Byłoby lepiej, lepiej dla mnie, gdybym mnie tam nie było. Takie zdanie kolejne. Es wäre besser für mich, wenn ich da nicht wäre. To jest niby to zdanie właśnie tak, że mnie tam nie było, mnie, że to jest zastanowienie, może chodzi o jakiś inny przypadek. A tu chodzi o to, że ja, ich da nicht wäre. Było, być to jest da sein. Być jako być obecnym. Dlatego, gdy powiedzieć, jestem obecna, obecny, to jest ich bym da. Pociąg jest na dworcu, na Peronie. Der Zug jest da. Albo der Bus jest da. Autobus już jest. Jest już. Jest na, na tym przystanku. Czeka, nie? Za 20 minut odjazd. Im więcej błędów, to coś nie skończyłem tego zdania. I je mea fejla besser fe ons. A, to napisała Marzena, tylko nie skończyłem po polsku. Im więcej błędów, tym lepiej dla nas. Tym lepiej dla nas. To była taka konkluzja pod tytułem, że jak są błędy, to ja wtedy więcej wyjaśniam. A jak więcej wyjaśniam, no to wtedy uczniowie więcej umieją, nie? I zadanie domowe, tego nie musicie robić, tylko żebyście wiedzieli. To jest, to są zdania, które uczniowie mają przetłumaczyć. Test link do Deutsche Welle. Wziąłem materiał o takiej szkole. Chłopak prowadzi szkołę dla dzieci z inwalidztwem, na, jeżdżących na wózkach inwalidzkich, i on po prostu uczy ich na, jeździć na tych wózkach, nie? bo to jest pewna umiejętność, którą trzeba opanować, żeby gdzieś tam się pomieścić, dobrze, e, dobrze przemieszczać. Ten chłopak też jest na wózku. No i na skateparku ćwiczą, jakieś tam przeszkody są zbudowane. Wjazdy, tak jakby wjazd na, na, na chodnik, czy na no właśnie jakieś podwyższenie na schody i operacja tymi ko kołami, i tak dalej. Nie? Umiejętność jakby łapania równowagi to jest dosyć ciekawy materiał. No i właśnie mają to zdanie przetłumaczyć. Nie? Bardzo wam dziękuję, to wszystko na dzisiaj z tymi powtórkami i zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się cieplutko. Hej.